A teraz takie właśnie doroczne spotkanie wielkanocne dla potrzebujących i bezdomnych w jadłodajni Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Uczestniczył w nim biskup Romuald Kamiński. Starsi, chorzy, samotni, bezdomni usiedli dziś przy wspólnym stole w jadłodajni Caritas Przylubelskiej. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo. Ludzie troszeczkę mogą, nie wiem, poczuć się lepiej w święta, gdzie nie mają co zjeść, czy gdzie się podziać, to przynajmniej mogą razem usiąść, nie wiem, wypić coś ciepłego. A to znaczy bardzo dużo. Na co dzień żyją w biedzie. Gdyby nie pomoc opieki, to czasami nie byłoby co do garnka włożyć. Wiem to z własnego doświadczenia. I samotności. Nie mam nikogo, gdzie ja mam mi pójść. Już tyle lat mam, że sam jest zostałem. Ta żywność tutaj daje tyle pomocy. W ogóle ci ludzie dają tyle pomocy, tyle serca z siebie, szczerze, i księża tak samo, że to jest coś wspaniałego, co można odczuć naprawdę, jeżeli ludzie ludzi kochają. Ci, którzy w życiu sobie nie radzą, przychodząc tutaj oprócz posiłku, dostają nadzieję. Te okoliczności pozwalają tym ludziom uwierzyć, że nowe życie jest możliwe, że zmiana jest w zasięgu ręki. W jadłodajni przylubelskiej pracownicy Caritas wydają 900 posiłków dziennie. Bardzo wielu ludzi oczywiście może przetrwać, a nawet powiedziałbym wystartować na wyższy poziom swego codziennego życia. Właśnie tu, wśród najbardziej potrzebujących świąteczne życzenia świąt pełnych nadziei, zabrzmiały najbardziej wymownie. Dziś Wielka Sobota.